Wspólnota Betlejem przygotowuje się do odsłonięcia pomnika wyjątkowo oryginalnego. W najbliższej, a pewnie i dalszej okolicy takiego się nie uświadczy. Będzie to pomnik pana Włodka, zwanego przez pewną małą dziewczynkę panem Miotełką. To będzie pomnik jednego z naszych mieszkańców Włodka, który mieszkał u nas 7 lat i zmarł 3 lata temu. Pochodził z Długoszyna i u nas, mieszkając, zasłynął z takiego bardzo porządnego, sumiennego zamiatania ulicy i chodnika przed naszym domem, no i z takiej pogody ducha, którą okazywał tym, którzy przechodzili, z którymi rozmawiał, robiąc sobie przerwy w czasie tego zamiatania. Każdy pomnik ma określony zamysł, każdy powstaje z myślą o kimś, ale każdy niesie też określone przesłanie. Upamiętnia jakby człowieka, który no miał odwagę w którymś momencie się dźwignąć, bo prowadził wcześniej bardzo nieszczęśliwe, nieudane życie, był alkoholikiem, prowadził melinę i właśnie był już skazany na to, że tak jego życie będzie wyglądać do końca. No i jednak się dźwignął, podniósł się, więc chcemy zaznaczyć, że człowiek, dopóki żyje, dopóki chodzi po tej ziemi, to nawet jeśli ma za sobą jakiś trudny czas, to zawsze jest w stanie się podnieść i zacząć na nowo. A jednocześnie chcemy, żeby to był właśnie taki znak nadziei dla tych wszystkich ludzi, którzy może mają pod górkę, którzy nie mieli łatwo, czy którzy się też borykają z problemami swoich bliskich, żeby to było takie przypomnienie, że jest dla człowieka nadzieja. No i o tym, taką nadzieję nam niósł swoim życiem Włodek. Pomnik jest gotowy. Czeka na transport w Gliwickiej Odlewni. Zostanie posadowiony na skwerze przed wspólnotą Betlejem. Odsłonięcie pomnika Włodka będzie miało miejsce 25 maja w sobotę. To jest o godzinie 15:30. Przyjedzie ksiądz biskup. Będą przemówienia, zabierze głos rzeźbiarz Konrad Koch, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, który właśnie zaprojektował tę rzeźbę i wykonał. Będzie kilka krótkich świadectw osób, które będą wspominać Włodka. Po tym uroczystym odsłonięciu będzie msza święta, na którą serdecznie zapraszamy, i po mszy świętej koncert Antoniny Krzyszczeń. To wszystko się będzie działo tutaj w plenerze, na zewnątrz. Kto ma chęć przyjść, to serdecznie zapraszamy. Tak jak zapraszamy na koncert, który będzie miał miejsce dzień później, 26 maja, w Dzień Matki, to będzie koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Będą z programem ważne piosenki. Myśmy gościli Raz, Dwa, Trzy 6 lat temu w stulecie naszego domu. No myślę, że będzie to równie piękny, budujący koncert, i bilety na ten koncert można nadal kupować w Młodzieżowym Domu Kultury, w kawiarni Arete na osiedlu Stem i u nas w Betlejem. Pewnie nie jeden, przechodząc obok pomnika pana Włodka, się nad swoim losem zaduma, a może nawet to i owo w nim zmieni. Sam pan Włodek popatrzy na pomnik z góry i pewnie łobuzersko się uśmiechnie.